36 pomysłów na zagospodarowanie pokaźnego suwalskiego budżetu obywatelskiego znajdzie się na tegorocznych kartach do głosowania. Wśród projektów są interesujące propozycje, ale i znaleźliśmy również takie, które są dość enigmatyczne. Wykaz zakwalifikowanych projektów otwiera lista 11 mikropomysłów. Wśród nich 2 pikniki, 3 projekty dotyczące dobrostanu zwierząt, 1 pomysł prozdrowotny, 2 piłkarskie turnieje dla najmłodszych. W tej kategorii znalazł się również pomysł na ustawienie tablicy pamiątkowej w parku przy ulicy Kolejowej. Niestety z wykazu nie wynika, co lub kogo owa tablica ma upamiętnić, choć wiadomo, że ma kosztować 15 tysięcy złotych. W 15-punktowym wykazie małych projektów, czyli tych, których realizacja będzie kosztować od 25 do 150 tysięcy, króluje utwardzanie ciągów komunikacyjnych przy Rodmalwa, 5 etap Dąbrówki, utwardzanie jednej z działek na Kamenie i dojazdu do ogródków działkowych przy ulicy Łąkowej. Znalazło się również miejsce dla budowy bardzo potrzebnego chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Moniuszki. Przy pomyślnych wiatrach może się okazać, że Suwałki wzbogacą się w przyszłym roku o 2 psie parki, każdy za 150 tysięcy złotych. Jeden przy Raja, drugi przy Moniuszki. Ale może być i tak, że żaden z nich nie uzyska wystarczającego poparcia głosujących. Do SBO trafił również pomysł oznakowania przejść dla pieszych w obrębie ulic Bydgoskiej, Olsztyńskiej i Białostockiej. W tej samej grupie propozycja rozbudowy systemu roweru miejskiego o ofertę dla dzieci, zakup fotelików rowerowych dla maluszków i rowerków dziecięcych. Prawdziwy rozmach pojawia się w ostatniej kategorii, tężnia solankowa na bulwarach za 900 tysięcy albo projekt Zieleń zamiast betonu, zakładający wydanie 830 tysięcy złotych na posadzenie 500 drzew oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci w bliżej nieokreślonym miejscu. Jest tu również pomysł na wyremontowanie niewielkiej drogi wewnętrznej łączącej ulicę Witosa z ulicą Putry, tej samej, która już parę lat temu spędzała sen z powiek niejednemu kierowcy. Droga jest bardzo niefortunnie położona, a opis projektu nie wyjawia, czy koszt obejmie również konieczną u styku z Witosa przebudowę skrzyżowania. Najtańszym pomysłem w kategorii największych jest zakup telebimu na Arenę Suwałki. Głosowanie nad obywatelskimi pomysłami rozpocznie się 10 października. Mamy więc trochę czasu, by przyjrzeć się szczegółom wszystkich pomysłów i je zarekomendować lub odrzucić, bo w tym budżecie wszystko jest w rękach mieszkańców.